Jakiś czas temu obiecałeś mi, że będzie wywiad po utrzymaniu. Jest utrzymanie? Jest utrzymanie i jest wywiad. Tak, ale chyba też ogromna ulga, niewątpliwie. Ulga? Czy ja wiem, ulga? W ostatnich czterech meczach w lidze i w barażach pokazaliśmy, na co nas stać. I myślę, że to, co się stało, jest konsekwencją tego, jak graliśmy przez ten czas. Dzisiaj też słyszałem po odgłosach w szatni, że niewątpliwie też było duże szczęście po tym zwycięstwie. No wiadomo, radość, jest z czego się cieszyć. Utrzymaliśmy zespół pierwszej lidze. To był nasz cel w ostatnim okresie i zrobiliśmy to. Tak, dzisiaj chyba ten mecz z Radomiakiem był już takim dopełnieniem formalności po tym zwycięstwie 4-0 w pierwszym spotkaniu. Niekoniecznie, ponieważ każdy mecz jest inny i każdy mecz ma swoje reguły i trzeba zagrać każdy mecz tak, jakby się grało o życie. Na tym polega piłka nożna. A jakbyś tak ocenił na szybko, na gorąco te pierwsze kilka miesięcy spędzone w Bytowie, jakie one dla ciebie były? Na pewno nudne, przez to, że nie ma za bardzo co robić w Bytowie, nie jest to jakieś duże miasto. A jeśli chodzi o piłkę, no to pozytywnie. Czyli jakie plany na przyszłość możesz się teraz zdradzić? Jeszcze nie wiem, nie wiem jeszcze co będzie ze mną w przyszłym sezonie. Tak, dzisiaj też wspierała was, co prawda mała, ale chyba głośna dosyć grupa kibiców z Bytowa, chyba takie wsparcie z trybun też wam pomaga, szczególnie na wyjazdach. Oczywiście, że tak. Każda pomoc się liczy. 12 zawodnik na trybunach zawsze pomaga. Dzięki i gratuluję utrzymania. Dzięki.